drodzy internauci, drodzy widzowie, skądkolwiek jesteście, gdziekolwiek nas oglądacie, jako pastor zboru Betel wraz z małżonką chcemy przede wszystkim podziękować Wam za to, że jesteście z nami. Chcemy Was pozdrowić ze zboru w Ustronia i też w związku z tym, że wkraczamy w nowy rok, już 2020, chcemy Wam z serca życzyć Bożego błogosławieństwa w tym rozpoczynającym się roku. Życzymy Wam wiele obfitości Bożej, wiele radości, pokoju, Jego łaski. Trudno też nie wziąć pod uwagę faktu, że kolejny rok może być dla kogoś z Was trudny. Może ktoś z Was zetknąć się z wielkimi problemami. Ale ważne jest, w jaki sposób do nich będziemy podchodzić. Życzę Wam tego, aby cokolwiek by się nie wydarzyło, abyście mogli wiedzieć, że Bóg jest na tronie. Że On ma moc nad każdą sytuacją. I tego spojrzenia życzę Wam, abyście zawsze wiedzieli, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg może rozwiązać każdy, nawet najtrudniejszy problem. Tak jak mówi Piotr w swoim liście, przerzućcie czy przerzucajcie swoje problemy na Niego, gdyż On się o Was troszczy. Tego Wam życzę, jeśli nawet spotka coś trudnego, abyście wiedzieli, że On ma moc to rozwiązać. Ale życzę Wam, aby jak najmniej tych trudnych spraw przychodziło do Waszego życia. Życzę Wam tego, abyście mogli żyć w jak największym szczęściu i radości. Będzie nam również miło, jeżeli pozostaniecie z nami, jeżeli w kolejnym roku będziecie oglądać i towarzyszyć nam jako internauci, oglądając nasze nabożeństwa. Pozdrawiamy.